Kapituła Głosu Tygodnika Nowochódzkiego nadaje tytuł Nowochucianina Roku za rok 2008 panu Adamowi Gryczyńskiemu. Tytuł ten przyznany został panu za osobisty wkład w życie kulturalne Nowej Huty, a w szczególności za budzący podziw trud dokumentowania przeszłości ziem, na których zbudowano nowe miasto i kombinat metalurgiczny. Panie Adamie, wręczam panu ten tytuł i wręczam pamiątkowy medal Nowochucianina Roku. Serdecznie gratuluję, dziękuję, że zechciałeś przyjąć nasz tytuł i przechodzę do pana Jerzego Ridana. Kapituła Głosu Tygodnika Nowochódzkiego nadaje tytuł Nowochucianina Roku za rok 2008 panu Jerzemu Ridanowi. Tytuł ten przyznany został panu za osobisty wkład w życie kulturalne Nowej Huty, a w szczególności za budzący podziw trud dokumentowania złożonej historii tej dzielnicy. Przyjmij ten tytuł i przyjmij też ten pamiątkowy medal. Dziękuję bardzo. Pragnę serdecznie podziękować naszym laureatom za to, że zechcieli, abyśmy z nimi byli w tych szczególnych chwilach, a my wyrażamy im wdzięczność i za to zaproszenie, i za całą ich dotychczasową i przyszłą działalność. Miejmy nadzieję, że będzie ona jeszcze nagradzana wielokrotnie, bo są to naprawdę znakomici dokumentaliści i artyści. Ja, mając lat 18, postanowiłem przyjechać do Krakowa, bo kochałem to miasto. Opuściłem dom rodzinny i tak trafiłem przypadkowo do Nowej Huty. Spotkałem tu ludzi bardzo życzliwych, tu dostałem pracę i od tego czasu mieszkam tu w Nowej Hucie. Ja chciałbym skorzystać z okazji i podziękować tym wszystkim, którzy mi pomagali w pracy. Robiłem różne rzeczy, ale też i pracowałem przez wiele lat w Warszawie. Tam zacząłem realizować filmy już profesjonalne, tam Sonata Marmącka, inne filmy. Łącznie zrobiłem ich 80. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim tym ludziom, którzy mi pomagali. Tej nagrody nie byłoby, gdyby nie ludzie, którzy pomogli mi gromadzić materiały, które zaowocowały książkami. Ta działalność, która zaowocowała tymi książkami, ona nie wzięła się znikąd, ona się wzięła z blisko ćwierćwiecza mojej działalności w Nowochódzkim Centrum Kultury jako fotografa, gdzie pokazywaliśmy dziesiątki wystaw. To był, przypomnę, Senison, Pental, Hermanowicz, Michalik, Roman Wesołowski, Henryk Makarewicz i wielu, wielu innych, którzy dokumentowali początki Nowej Huty. Więc proszę Państwa, przyszedł po iluś tam latach w moim życiu taki okres, że zadałem sobie pytanie, no dobrze, a co było wcześniej? No i tak się zaczęła właśnie ta fantastyczna przygoda z odkrywaniem historii, z odkrywaniem naszej tożsamości. Rydanowe imię nika nie zaginie, ani w głosie huty, ani w dobrym kinie, ani w dobrym kinie. Życie swoje związał z kulturą narodu, zapisując w filmie życie królewskiego grodu. Królewskiego grodu. Przyszliśmy tutaj dla Adama Miklasza i dlatego, że pojawiła się ostatnio w księgarniach książka Polska Szkoła Boksu. Adam Miklasz. Powieść w ogóle bazuje na moich doświadczeniach. Dwukrotny pobyt zarobkowy, emigracyjny w Anglii. I no zawsze marzyłem o tym, żeby napisać powieść i ten dwa wyjazdy dały mi niesamowitą szansę i po prostu grzechem śmiertelnym by było nie opisać tego, bo to była faktycznie i kopalnia postaci, kopalnia pomysłów, historii. Nie chciałem, żeby to była taka powieść socjologiczna, która by opisywała tylko jakąś tam rzeczywistość, konkretne miejsce i konkretny czas. Ja lubię powieści, w których się coś dzieje. Lubię akcje. Więc stwierdziłem, że to tak troszkę według takiego zwykłego przepisu na powieść wykorzystam. Zaczniemy od fragmentu pierwszego. Po szczęśliwym przekroczeniu granicy niemieckiej postanowiłem uciąć sobie drzemkę.
Nie byłem w tym osamotniony, wszak czerwone kreski zegara elektronicznego znajdującego się tuż nad głową pilotki wskazywały 22.05. Nie minęło jednak ani 5 minut, a plan zupełnie spalił na panewce. Z ledwo rozpoczętej drzemki wyrwał nas przestraszony głos pilota. Tak, stało się. W trakcie postojowych konwersacji o niczym niektórzy uświadomieni pasażerowie z trwogą wspominali o dokładnej kontroli granicznej, o pechowym co 10 autobusie bardzo precyzyjnie przeszukiwanym przez niemieckich celników. Wyglądało na to, że ten szczęściarz z opolskimi numerami przekraczający granicę tuż przed nami był 9.